patrzcie, co ćwiczyłem ostatnio. Patrzcie, zagrywacie sobie na sufit, no nie? Walicie drop o ziemię i patrz! Patrz, wyszło mi! I z Edkiem nawet na PW to ćwiczyłem i wyszło! RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Z kodem BRUCE 3% zniżki. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony BRUCE, moi drodzy. Dzisiaj zagramy sobie jedynki. Mam do rozegrania ostatniego placementa, a jako że poprzedni odcinek nie był jakiś kolorowy w teammate'ach, zresztą kto oglądał, ten wie, serdecznie zapraszam do poprzedniego odcinka, to zagramy sobie, moi drodzy, jedynki do przegranej. Mamy ostatniego placementa do rozegrania, zobaczymy, jaką będziemy mieli rangę i czy podołam bez grania jedynek, bo pamiętajcie to, że mam jakąś tam wysoką rangę co sezon na dwójkach, to nie znaczy, że potrafię grać jedynki, także zobaczymy, czy będzie mi siedziało, czy będzie mi siedział gameplay jedynkowy. Przypominam również o kodzie Bruzuwa w sklepie, jeżeli byście chcieli kupić jakiś itemek, na przykład tego czarnego mainframe'a, oraz o tym, że udzielam odpłatnego coachingu, także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to pisać na PW, na Discordzie, czy to na mailu, a tymczasem zapraszam was do pierwszego spotkania. Moi drodzy, w pierwszym meczyku trafiamy na Cheese Mustache, także oporowy zawodnik, zobaczymy, fajny nickname. I no, pierwszy kick-off, oczywiście bierzemy sobie setkę, dajemy się wciągnąć rywalowi w naszą zagrywkę defensywną i strzelamy na 1-0. Moi drodzy, nie wiem, czy słyszycie po moim głosie, ale mam lekko zatkany nos, jestem lekko chory, także no co mogę więcej powiedzieć, no niestety, ale albo stety, no po prostu odcinek będzie tak brzmiał, a nie inaczej, z moją chrypą. A tutaj tymczasem teammate, który nas nie challenge'uje, więc sobie podskoczymy i strzelimy mu airdraga na 2-0. Coś mi dojechało, jakiś wirus, a maturzystom, bo w ogóle maturki dochodzą, maturzystom życzę powodzenia, no bo rok temu przeżywałem to samo co wy, także good luck panowie i panie, wierzę w was, zdacie to, a tymczasem zrobimy sobie aerial bumpa na 6 maturzystów, 3-0. Dobra, kolejny kick-off, rozbicie. I chyba jak mi wejdzie flick, to będziemy mieli czwartą. Weszło. Ale kaszel, masakra. Dobra, sfejkujemy sobie tego kick-offa, no bo możemy, weźmiemy sobie piłę oczywiście z cornera. Jeżeli gościu tu będzie cisnął dalej, no to tylko mi piłkę odda. No i będziemy mieli piątą. Trafiliśmy na zawodnika, który nam bramki oddaje. Zrobimy teraz normalnego chciałem powiedzieć normal... Przepraszam, że musicie to oglądać. Chciałem powiedzieć normalnego kick-offa, ale nie wyszedł. Dobra, no mamy 100% skuteczności, 6 bramek, 6 goli, także jest naprawdę wybitnie. Teraz byleby nie tracić głupich i będzie pysznie. Weźmiemy sobie setę z tego. Ja pierdolę. 7-0, 3-33. No jest to mocny wynik, pewnie gościec tak czeka na forfejta, chyba że będzie walczył do... Walczy do końca czy forfejt, jak myślicie? Walczy do końca. Forfejt. No pierwszy meczik to był stomp, zobaczymy jaką rangę dostaniemy po tych placementach. No to jest 100 kredytów, fajnie. Dostajemy Grand Championa 1. Moi drodzy, nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem Grand Championa 1 na jedynkach, także ciśniemy, no gramy do przegranej, więc zobaczymy, gdzie dostaniemy opór. A jeszcze 2 lata temu nagrywałem odcinki na SSL-u, 2 lata temu cisnąłem po jakieś 1400, tu pod opór jakieś top 100. No to mi chyba by się przydał ten coaching. A tymczasem trafiamy na Kleine Gingera. No i na małego Gingera, o ile się nie mylę, to chyba znaczy po niemiecku. I strzelamy piękny top corner na 1-0. Zobaczcie ten placemencik. Oczywiście poradniczek na moim kanale jest, jak zrobić takiego frontala. Obracamy się 45 stopni i oj, jaki katapult są. Pięknie to weszło. Dobra, kolejny kick-off. Zobaczmy, co nam zaprezentuje nasz rywal. Weźmiemy sobie stąd setę, piła w górę, więc my też w górze. O kurw. Wica, musimy to przebić jako tako. A chciałem dać bumpa, ale nie wyszło. I zdążymy czy nie? Zdążymy. Zdążymy, jeszcze zagramy tak, żeby wziąć setę. I gościu, który mnie gonił, no poszedł w maliny tak naprawdę, no bo my już wiedzieliśmy, że zagramy to w taki, a nie inny sposób. Mamy 2-0. Jaki przytkany nohal, dajcie znać, czy dajecie radę w ogóle to oglądać, bo ja naprawdę staram się mówić, wiecie, takim normalnym głosem, ale nie powiem, że chrypa i kaszel mnie dojeżdża, herbapek nie pomaga. Dobra, spreejumpujemy sobie go, co? O, w dupę palec. Musimy to obronić jako tako. Gościu to hitnie. No i zobaczmy. Kleine Ginger. Uwaga. Jump reset. Okej, wyfrunął. Nasz zawodnik kolorowy. Jeszcze wygramy 50. On ma mało boosta, ale ja też mam mało, więc teraz z fejkiem. Z fejkiem drugim. I po dalszym słupie mamy 3-0. Fajnie to zagrałem.
Agent 07, w ogóle gościu ma taką drużynkę. Oj, chyba mu kick-off nie wyszedł, więc zagramy sobie jakby fejka i spróbujemy, chciałem powiedzieć, że spróbujemy go bumpnąć. Mam 12 boosta. Dobra, olinuję. O! Prawie wyszło, fajnie to zolinowałem, no ale no nie ma bram. Dobra, zwykły shadow defense, jedziemy sobie do środka, wtedy gościu nam tego na 100% nie strzeli. Przeniesiemy to nad poprzeczką i jak będzie miał dobite, to ją też wybronimy. Bardzo fajnie z mojej strony, zdodżujemy sobie demo. No i teraz możemy jakiegoś, oj, chciałem powiedzieć, sypnąć airdraga, ale setup był koszmarny z mojej strony. Nie wiem, czy zdążę do tego. Nie, do tego już nie zdążę. W ogóle jak się przekrzywiłem na fotelu 3-1. Zrobimy fejkosława. Ja uwielbiam fejkować z tego kickoffa. Ludzie się tutaj najczęściej dają na tym kickoffie. I weźmiemy sobie stąd boosta, oczywiście piłę i gościu, jak się wciągnie w moją gierkę cornerową. Oj, dostałem demo. Chciałem powiedzieć, że jak się wciągnie, no to będzie pięknie. Dobra, sfejkujemy, że challenge'ujemy na raz i challenge'ujemy na raz. Dokładnie o to nam chodziło. Zagramy sobie do ściany, spróbujemy to rozegrać. Gościu nas nie challenge'uje, więc oddamy mocny strzał i uwaga, gościu ma clear, ale jak weźmiemy mu corner i go bumpniemy, no właśnie, tak jak myślałem, no to mamy strzał na pustą, ale my się jeszcze trochę pobawimy. I strzał. O, jaki save, niesamowite. Dobra, musimy cofnąć, bo jak on odda longshota, dobra, nic z tego nie będzie. Weźmiemy sobie stąd setę, pyk. I uwaga, fejkujemy. I teraz w górę. I z bumpem, chciałem powiedzieć, ale mi nie wyszło. Okej, nie mamy boosta i oddaliśmy gościowi całą pustą bramę, więc musimy to obronić. I dobra, i teraz longshot czy nie? Nie, nie longshot. Zagramy sobie tu o ziemię i podlecimy do góry. O, gościu mnie sfejkszenedżował i pojechał po corner, także samoistnie oddał nam pustą bramę. No dobra, kolejny kick-off, kolejne przeżycia. Zagramy sobie do lewej, wyskoczymy mu zza pleców i oddamy mocny... Yeah. Mocną bramkę. 4-2. Dobra, no fejka, fejka i to już takiego oczywistego, żeby gościu właśnie oddał strzał na bramę. I patrzcie, co ćwiczyłem ostatnio. Patrzcie, zagrywacie sobie na sufit, no nie? Walicie drop o ziemię i patrz! Patrz, wyszło mi! Ćwiczyłem to ostatnio na normalach, to ćwiczyłem, bo byłem te 2-3 dni z takim masakrycznym gardłem, ćwiczyłem to i z Edkiem nawet na PW to ćwiczyłem i wyszło! Wyszła moja taktyka, pokażę wam później pof mojego rywala. Nie no, jestem z tego dumny akurat, bo ćwiczyłem to przez ostatnie kilka dni i w końcu mi wyszło, czyli wiem, że to działa. A sztuczka polega na tym, że przez to, że rywal głupieje i nie wie, czy wywalić jakiegoś sniga, czy nie, no to on nie spodziewa się takiego zagrania. Spróbujemy sobie zrobić tak jeszcze raz. Uwaga. O. Oj, teraz to wybronił, ale to jest zajebiste. Babciu, to jest zajebiste. Ogólnie to mogłem tam wprowadzić piłkę do pustej bramki, ale no niestety, pasztet zajebisty. Dobra, kurde, jestem naprawdę dumny z tego, tylko żebyśmy teraz meczu nie przegrali, tylko dlatego, że się podnieciłem, kurwa. O Boże, sfejkujemy oczywiście tego kickoffa, jak już mamy w naszym repertuarze fejków. I teraz gościa aerial bumpniemy, bo to jest... No chociaż nie, dociągnijmy tego airdraga. Ja zauważyłem, że on nie reaguje, także pamiętajcie, żeby mieć plan A, plan B. No po co aerial bumpować w momencie, w którym nam całą pustą bramkę zostawia, prawda? Zobaczcie, lewy corner, wisieńka. 6-4, zagramy do lewej, okej, to powinno być 7. Mamy 7. No to fejkosław, no fejścik, fejaszczyk, taki oczywisty, strzężujemy go na raz. Z bumpem, proszę bardzo. I spróbujemy jeszcze raz zagrać ten sufit, bo ja jestem tak dumny z tej mechaniki, że to jest chuj, naprawdę. Pyk, o ten. Okej, no gościu wiedząc, że to robimy, no już nas powoli przewiduje, ale oddaje nam pustą, także mam nadzieję, że będzie 8. Ja piję. Dobra, weźmiemy sobie stąd setę. Próbujemy go bumpnąć. My nie dajemy się teraz bumpnąć. Challenge'ujemy gościa, zagrywamy to o ścianę i on nam weźmie setę albo nas kopie. O, fa. I teraz my go... Nie, nie udało się. Mamy drugą wygraną, moi drodzy. No nie ma się co cieszyć, wygrałem na Championa 3, ale gram na mainie, żeby nie było, wam pokażę. No musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest moje główne konto.
Teraz jeszcze szybko wam pokażę powz normala tego strzału, który ćwiczyłem. Zobaczcie, że setupujecie go, walicie się od razu o sufit i strzelacie, i rywal nie jest w stanie jako tako szybko zareagować, bo on nie spodziewa się tego zagrania, więc on podskakując do góry nie czuje tego, że ja jako rywal mam możliwość zagrania tego pod nim. No, także to sobie nazwałem jako 1v1 practice. Jeszcze tutaj chyba na Edka coś pykałem i wam pokażę, ta krwawy Edek, i wam pokażę, że jak Edekowi powiedziałem, żeby też to bronił i w 100% się starał, to też zobaczycie, że w miarę wyszło. I to jest ten przykład. Zobaczcie, jadę po boosta, Edek niby w jakim shadow defense, tam po prostu stoi przy ściance, drop w dół, Edek skacze i on nie ma jak tego wziąć. I zobaczcie sobie jeszcze jego powa, pyk, drop o ziemię i nagle piłka jest pod nim, więc naprawdę fajny strzał, który sobie ostatnimi czasy ćwiczę. Jeszcze szybki ostatni przykład, zobaczcie sobie, teraz Edek trochę bliżej mnie stoi i mimo tego, że drop walę o ziemię, to i tak jestem w stanie mu strzelić. I tutaj kolejny fajny przykład, grałem akurat normala, trafiłem na dwóch w ogóle Abdulazizów i zobaczcie, że drop, myk, strzał i od razu brama. Zobaczmy jeszcze to z powa innych zawodników, myk, drop i zobacz, jaka bomba idzie z zaskoczenia. Jeszcze tego z backboarda z chęcią bym obejrzał. I tutaj to już są na pewno gracze, którzy się starali, no bo dwóch Arabów trafiłem, a na normalach mam jako tako wysoki MMR, ponieważ są to okolice 1800, więc jako tako jest gdzie testować. Moi drodzy, z uwagi na mój zajebisty stan zdrowotny, wydaje mi się, że zakończymy przygodę na tych dwóch gierkach. Musicie mi naprawdę wybaczyć, ale no niestety nie trzymam się najlepiej. Także słuchajcie kochani, miłej majówki, mam nadzieję, że chociaż wam się taki odcinek spodobał, żebyście mieli co obejrzeć do obiadku, żeby oczywiście zastoju na kanale nie było. Klasycznie dziękuję za każdy możliwy komentarz, który piszecie pod odcinkami. Jesteście przekochani. Trzymajcie się cieplutko, ja lecę po więcej herbapektu i idę się kurować. Zdrówka moi drodzy i miłej majówki. Wasze zdrowie, moi drodzy.